Edyta Urbaniak, witam Państwa. Dziś w programie kontrole Straży Miejskiej, ankieta Jak postrzegamy sierac, żywność z gospodarstwa w aspekcie zdrowia i przedsiębiorczości w Kościerzynie, mecz Warty Sierac z Ursusem Warszawa, wystawa Zygmunta Andrychiewicza w Sierackim Muzeum. Od początku roku Straż Miejska w Sieradzu dokonuje kontroli nieruchomości ze szczególnym zwróceniem uwagi na tablicę z numerem porządkowym danej posesji. Kontrolując prawidłowo oznakowanie domów i posesji, Straż Miejska chce przede wszystkim pomóc służbom ratunkowym, takim jak pogotowie czy straż pożarna. Zdarza się, że dojazd na miejsce zdarzenia musi być w trybie pilnym, a niestety brak tego numerka utrudnia taką pracę. Na zarządcę, właściciela, administratora budynku, który nie wyposażył nieruchomości w tabliczkę, można nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł, zgodnie z taryfikatorem. Od początku roku Straż Miejska przeprowadziła już ponad 40 interwencji z tym związanych. Właścicieli nieruchomości pouczaliśmy. Myślę, że do końca roku uda nam się skontrolować teren całego miasta Sieradza. Dla własnego bezpieczeństwa i najbliższych warto zainwestować w takie oznakowanie. Mandat w wysokości 100 zł może być przestrogą, ale czy warto ryzykować często zdrowie lub życie? W wypadku, kiedy tabliczka na posesję kosztuje kilkadziesiąt złotych. Sieradzki magistrat stworzył ankietę, której celem jest poznanie opinii mieszkańców na temat miasta i na jej podstawie zbudowanie strategii promocji Sieradza. Sieradzanie mogą pobrać i wypełnić ankietę na stronie internetowej Sieradzkiego Urzędu Miasta. Jak podkreśla prezydent Jacek Walczak, jej zadaniem jest uzyskanie odpowiedzi dotyczącej tego, jak sieradzanie postrzegają swoje miasto i jaki jest wizerunek Sieradza na zewnątrz. Uruchomiliśmy ankietę w ramach rewitalizacji marki miasta Sieradza, ponieważ od jakiegoś czasu to jest realizowane, w związku z tym chcieliśmy się dowiedzieć, jaki jest wizerunek miasta, przede wszystkim w oczach jego mieszkańców, ale nie tylko, tych, którzy tutaj przyjeżdżają. W związku z tym jest ankieta zamieszczona na stronie i na portalach społecznościowych. Zachęcam do jej pobrania. To jest zaledwie kilka stron. Można nam się wypowiedzieć, jak nam się tu podoba, jaki jest nasz wizerunek, jak byśmy chcieli, co mamy zmienić, co mam ja zmienić w swojej pracy nad wizerunkiem miasta, żeby wizerunek miasta był pozytywny i atrakcyjny i dynamiczny. Oczywiście bardzo dużo uwagi będziemy poświęcać na analizę tych dokumentów, tych ankiet poszczególnych. Można się wypowiedzieć bardzo, nawet krytycznie, oczywiście zwłaszcza krytyczne słowa będą przez nas analizowane, dlaczego ktoś tak się wypowiedział. No i żeby wiedzieć, jaki jest obraz całościowy, bo wiadomo, że zazwyczaj nawet niechcący koloryzujemy dany pogląd, a chcielibyśmy mieć rzeczywiste informacje od mieszkańców, jak oni to widzą, jak Sieradz jest widziany z zewnątrz. Warto podkreślić, że ankieta jest anonimowa. Oczywiście mam tego świadomość, że uruchamiając coś takiego dajemy siebie do oceny, ale tak musi być co jakiś czas przynajmniej, żeby nie spocząć na laurach i cały czas, żeby myśleć o tym, co można zmienić po to, żeby było jeszcze ciekawiej i lepiej, żeby Sieradz był widziany. Ankietę można wypełniać do końca przyszłego tygodnia. Później wszystkie ankiety zostaną przeanalizowane, a na podstawie wyciągniętych wniosków Sieradz ma się stać jeszcze bardziej atrakcyjny dla mieszkańców i nie tylko. Kościerzyński oddział Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wspólnie z Urzędem Gminy we Wróblewie zaprosiły rolników i przedsiębiorców na seminarium na temat żywność z gospodarstwa w aspekcie zdrowia i przedsiębiorczości. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach to instytucja, której działania skierowane są przede wszystkim do rolników, przedsiębiorców i mieszkańców obszarów wiejskich. Jednostka zajmuje się doradztwem rolniczym, które obejmuje czynności związane z rolnictwem, rozwojem wsi, rynków rolnych oraz gospodarstw wiejskich. Oddział w Kościerzynie od lat organizuje seminaria, na których podejmowane są tematy dotyczące rozwoju gospodarstw i przedsiębiorstw. Funkcją Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego jest łączenie nauki, innowacyjności i przekazywanie tej całej wiedzy dla rolników. Dzisiejszy temat żywności z gospodarstwa rolnego w aspekcie zdrowia i przedsiębiorczości jest to seminarium, które już kolejny raz odbywa się w Kościerzynie w tym temacie. Zaproszeni goście, pan profesor z SGGW oraz pani doktor z powiatowego inspektoratu weterynarii przedstawili nam jakby ze strony naukowej i fachowej to, jak winno się sprzedawać
czy pozyskiwać tą żywność z gospodarstwa, a tak, aby była zdrowa i aby z tego tytułu rolnicy mieli jakiekolwiek korzyści, żeby to był nawet najmniejszy, ale jednak biznes. Więc uważam, że zresztą widać to chyba, ilość obecnych osób, sala, która pęka w szwach, plus jeszcze aktywne wszelkie koła z całego właściwie, to jest nie tylko powiat sieradzki, to jest i Poddębiski, i Wieruszów, i Wieluń, więc to jest połowa województwa tutaj u nas. Celem spotkań w Kościerzynie jest przede wszystkim promocja zdrowia i dziedzictwa kulturowego regionu. Myślę, że chodzi o przybliżenie tych wszystkich wartości, które dzisiaj stanowią wielkie dziedzictwo nasze, czyli wszystkich spraw, które nie wszystkim mieszkańcom miast są znane, czyli jak przygotowujemy święta, jakie dekoracje temu mają służyć, jaka jest zdrowa żywność i jak się ją produkuje. Myślę, że te aspekty zadecydowały o tym, że w pewnym momencie takie spotkania zaczęliśmy tutaj w Kościerzynie organizować. Jak mówiłem, jest to już kolejne spotkanie, kolejne seminarium i będziemy na pewno kontynuować tego typu spotkania, bo one powodują bardzo dobry odbiór. Jest wiele osób chętnych do uczestnictwa, do uczestniczenia w tych spotkaniach naszych. No jest kolorowo, barwnie, wesoło. No i pewnie smacznie też, bo po prezentacji będzie również możliwość skosztowania tych wszystkich produktów, które panie z kół gospodyń wiejskich, z lokalnych grup działania, o których mówiłem, i innych stowarzyszeń przygotowały na dzisiejsze spotkanie. Goście wysłuchali wykładu Antoniego Pluty ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na temat produktów mlecznych w profilaktyce zdrowotnej i rozwoju przedsiębiorczości. Produkty mleczne cenię przede wszystkim za wapń. Nie da się zbudować prawidłowej diety bez produktów mlecznych, ponieważ wtedy będą ogromne niedobory wapnia. Dieta bezmleczna pokrywa tylko 30% zapotrzebowania na wapń. Z tego względu one są tak ważne. Kolejnym elementem spotkania była prezentacja regionalnych potraw i ozdób wielkanocnych. Goście mogli spróbować wędlin, kiełbas, jajek przygotowanych na różne sposoby, bab, mazurków i innych potraw, które królują na stołach podczas świąt. Gospodynie, które prezentowały swoje wyroby, przygotowując się do Wielkiej Nocy, pozostają wierne tradycji. U mnie jest tak, jak było za dawnych czasów, babki, jajka malowane w cebuli, w życie. To jest najważniejsze. Przede wszystkim jajka, babki, mazurki. I tego się trzymam zawsze. Oczywiście tradycyjnie, z roku na rok, ewentualnie jakieś nowe ciasto, ale raczej też baba to na pewno i mazurek. Podczas spotkania swoje wyroby prezentowały koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, lokalne grupy działania i placówki kulturalne z kilku powiatów. W meczu ostatniej kolejki Warta Sieradz przegrała na własnym boisku z Ursusem Warszawa 1-2. Niestety po bardzo dobrym i emocjonującym meczu z Bronią Radą sieradzkiej Warcie podwinęła się noga. Biało-zieloni mimo prowadzenia 1-0 nie potrafili utrzymać dobrego wyniku, a gorszą formę gospodarzy wykorzystał zespół Ursusa Warszawa, kontrolując grę do końca spotkania. W efekcie 3 punkty powędrowały do Warszawy. Na obszerną relację z tego meczu zapraszamy Państwa w środę. Wernisaż wystawy malarza Zygmunta Andrychiewicza rozpoczął się uroczystym otwarciem nowej sali wystawowej w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Podczas czasowej wystawy prezentowana jest największa ilość prac Andrychiewicza w dotychczasowej historii muzeum. Zygmunt Andrychiewicz urodził się 27 maja 1861 roku. Artysta rozpoczął naukę malarstwa w warszawskiej klasie rysunkowej. W latach 1884-1886 dzięki stypendium Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych kontynuował studia pod kierunkiem Władysława Łuszczakiewicza i Izydora Jabłońskiego w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Dzięki stypendium studiował w Paryżu w latach 1887-1892. Swoje obrazy wystawiał na wielu wystawach, m.in. od roku 1886 w Galerii Zachęta i w warszawskim Salonie Krywulta. W latach 1889 i 1900 na wystawach powszechnych w Paryżu. W latach 1899-1918 kilkakrotnie odwiedzał Włochy i Francję. Wiele lat przebywał w Paryżu. W grudniu 1903 roku był kierownikiem artystycznym wystawy, gdzie pokazywane były m.in.
Fałszywe blaski, autoportret o zachodzie słońca nad Sekwaną. Ta ostatnia miała miejsce w prywatnym domu inżyniera Pomianowskiego w Sosnowcu. W roku 1918 powrócił do Warszawy, gdzie udzielał lekcji rysunku w swojej pracowni. Potem uczył się w szkole malarstwa Heleny Tokarzewskiej. Zamieszkał we wsi Małków nad Wartą w powiecie sieradzkim. W roku 1929 wystawiał na powszechnej wystawie krajowej w Poznaniu. Tą wystawą chcemy rozpocząć taką promocję ogólnopolską tego artysty. Dlatego, że on jak w 1921 roku osiadł na stałe w Małkowie, prawda, za głosem serca idąc, to już z Małkowa się w zasadzie nie ruszał. No jeździł jeszcze na wystawy do kraju, do Krakowa, do Warszawy, gdzieś tam z paniami pstrokońskimi jeździł za granicę, towarzyszył im wszędzie, ale właściwie już tutaj osiadł. I my przed samą wojną miał mieć wystawę w Zachęcie, w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Znaleźliśmy taką notatkę, w której wynika, że było przygotowanych około 450 obrazów do eksponowania w Zachęcie. Zaczęła się wojna, Niemcy przejęli Małków, wysiedlili panie pstrokońskie. Pani pstrokońska Walentyna zmarła w 1939 roku, córka w 1941. I właściwie część obrazów, gdzieś tam ludzie zdążyli przed Niemcami jeszcze, czy w trakcie, zanim Niemcy się wprowadzili do dworu, rozszabrować, przejąć, no nie wiemy, a część Niemcy tam. Natomiast korzystając z tego, że wojenny kustosz naszego muzeum przyjął Volksliste i Niemcy go zostawili, on za zezwoleniem Landrata jeździł po całym powiecie i część obrazów, które do nas trafiły, właśnie mamy dzięki niemu, ponieważ on to wszystko jak gdyby przywoził do muzeum. To miało być Heimat Muzeum, Niemcy tak sobie wymyślili. I również tym sposobem trafiły do nas obrazy z Tubondzina. Mamy największą kolekcję portretów Waleski Stubondzina, dzięki też temu właśnie kustoszowi wojennemu Weinertowi. Na wystawie prezentowanych jest 74 obrazy Zygmunta Andrychiewicza. Jerzy Kowalski mówi również o kolejnych planach związanych z artystą. Mianowicie Sieradzkie Muzeum w ciągu 2 lat chce wydać również biografię malarza połączoną z katalogiem wszystkich prac Andrychiewicza, jakie są w Polsce. Celem jest promocja artysty na całym świecie. Warto zaznaczyć, że biografia ma być wydana w wielu językach. Wystawa jest także z racji rocznicy, która minęła, bo zmarł w 1943 roku, czyli w ubiegłym roku była okrągła rocznica. Daliśmy część obrazów z tej kolekcji na wystawę do sąsiedniego Opatówka przed Kaliszem. Tam była prezentowana na początek obchodów tej rocznicy. Ta wystawa jak gdyby zamyka tę rocznicę, obchody tej rocznicy Andrychiewicza w Sieradzu. Niewątpliwym powodem do dumy jest również nowa sala wystawowa Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Miejsce niezwykłe, przy czym mamy nadzieję na drugie rozdanie funduszy unijnych, bo ta sala wystawowa jest traktowana jako pierwszy etap zamkowy 1, ponieważ chcemy ładną salę taką spotkań, tutaj multimedialną, wysoką multimedialną. Zostawione jest miejsce, zostawione są nawet drzwi po prawej stronie, tam, które teraz prowadzą donikąd, ale do tej sali. Także poszerzymy to i będą schody na dach. Będzie tam zielony dach, miejsce do obserwacji, do ustawienia teleskopów i miejsce do spotkań na tematy kosmosu. Także to będzie drugi etap. Mam nadzieję, że nam się uda jakoś tak wejść w ten drugi etap i zrealizować. Pracę Zygmunta Andrychiewicza można oglądać w nowej sali wystawowej do 14 września. Tak zaplanowaliśmy, żeby sieradzanie oswoili się z tą salą, żeby poznali Andrychiewicza i żeby zaczęli traktować to miejsce jako miejsce spacerów niedzielnych, świątecznych, rodzinnych. W związku z tym nawet mamy wtorek oczywiście dzień bezpłatnych wizyt. W czwartek dla młodzieży szkolnej wprowadziliśmy bilety po złotówce. Symbolicznej złotówce, a również dla dorosłych uruchomiliśmy takie, to rozdane są w instytucjach różnych i w przedsiębiorstwach, takie foldery przyjaciela muzeum, więc kto przyjdzie z tym folderem, to będzie mógł kupić tylko bilety ulgowe, także będzie jak gdyby miał dodatkową gratyfikację. Także zapraszamy wszystkich Państwa, mieszkańców Sieradza, mieszkańców powiatu, ziemi sieradzkiej, regionu łódzkiego i w ogóle całej Polski do odwiedzania. Do 14 września wystawa będzie trwać.
W dzisiejszym przeglądzie wydarzeń pokażemy Państwu fragmenty koncertu muzyki żydowskiej, który miał miejsce w Sieradzkim Centrum Kultury. Następnie zapraszam na materiał ze zgromadzenia walnego, które odbyło się w Cekowie. Zamknął swoją księgę, mama na noc.
Thank you.
radości w nóżkach już. Mamka, choć chamka ceni matryka bramkami. Wyrosł na fircyka, co wciąż nogami fika, jak panny Tacjanny, słowem męski gir. Konkurent kalamek wciąż tańczył Abramek, gdzie tylko Tacji tam on musiał być. Najpierw w świecie bawi damek. Gdy zjawiał się na fiksie, to zaraz robił krzyk się maestro, z orkiestrą zaraz śpiewał tak. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, z gracją prezentacją, żebyś spuchł. Kanciarz, eleganciarz, uj, jak ty wytańczasz, wodnie i swobodnie każdy ruch, ty morek nasz. Oj, ty humorek masz. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram. Kogoś poproś, kogoś, poś ty zuch. Dziś Abram jest szlagierem warszawskim, fordancerem. Sam Staszek Kataszek śmieje się z jego fraszek. On czy z kroczkiem, kroczkiem, o, mruga boczkiem, oczkiem. Ten figlarz, jak mu przygrasz coś. On dryga jak fryga i szimi i dziga. Się poczy i pokstroci się jak koń, rękami i nogami miga. A cała sala gości z zachwytu i radości, z jazz bandą ryczandą przyśpiewują. Zatańcz Abram, z gracją prezentacją, żebyś spół. Kanciarz, eleganciarz, uj, jak ty wydańczasz, mocniej i swobodnie każdy ruch. Ty, amorek masz, o, ty humorek masz. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, kogoś poproś, kogoś, poś ty zuch. Biały welon niosą, już pójdą.
jak ten taniec z butelkami. Trzeba w sporą zgodzie w tańcu i na co dzień równowagę mieć. Hej, rakle z węska rapelo, przyjaciele się weselo, otwierają dusze, ale kapelusze wciąż na głowie są. Hej, rybkę z męskiej kapeli, gości rozchodzi, ośmieli, już nie liczą godzin, starzy ani młodzi, lecz celówki to. W Orlim Stawie w Cekowie odbyło się zgromadzenie walne. W spotkaniu wzięło udział 21 członków Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina. W trakcie obrad przedstawiono prognozę finansową Związku na lata 2014-2018 oraz zatwierdzono plan wydatków finansowych w roku 2014. Jeśli chodzi o dorobek tego dzisiejszego zgromadzenia, to faktycznie możemy realizować spokojnie te inwestycje, jakie w planie na rok 2014-15 zostały nałożone. Chodzi głównie o to, żeby wybudować kwaterę składowania odpadów, ponieważ nasza już nam się kończy. Przy okazji budujemy pewne instalacje do odzysku biogazu, które pozwoli nam zmniejszyć koszty własne, czyli poprzez produkcję ciepła, energii elektrycznej poprawimy swój bilans finansowy. A generalnie to jestem zadowolony z tego, że zarząd poprzez przyjęcie wieloletniej prognozy do roku 2018 zapewnił gwarantowanie płynności finansowej w związku na ten okres i to jest chyba sukces. W ramach planowanych zadań inwestycyjnych związek zamierza na bieżąco odtwarzać majątek oraz modernizować instalacje Orlego Stawu, dostosowując je do aktualnych wymagań prawnych i rozwoju technologii w zakresie zagospodarowania odpadów. Podczas wizyty w Orlim Stawie w Cekowie rozmawialiśmy z przedstawicielami miast i gmin, którzy brali udział w walnym zgromadzeniu. My musimy ciągle dbać o to, żeby zwiększyć poziom recyklingu, żeby się przygotowywać na przyszłość, żeby budować kwaterę, żeby jednocześnie próbować odkładać te odpady, które można sprzedać czy można przerobić. Bo z każdą toną odpadów, które trafiają na wysypisko, rośnie kwota, którą trzeba zapłacić za składowanie tych odpadów. W związku z tym, czym mniej składujemy, tym lepiej. To się ciągle zwiększa. Przy tym mało stabilnym prawie również jest, nie ma takiej stabilności w nie tylko segregowaniu, ale w opłatach w poszczególnych miastach członkowskich związku naszego. W związku z tym jest trochę zdenerwowania. Część gmin dała się przekonać i ma taki system jak Sieradz, czyli osobno przetarg na przewóz, osobno zagospodarowanie, a niektóre gminy mają razem, w związku z tym nie wszystkie odpady trafiają do nas. No, tych problemów jest bardzo dużo, ale znajdujemy się akurat w takim miejscu, gdzie zdaje mnie się, i to jest moje słowo, że w maksymalny sposób lub optymalny sposób radzimy sobie z odpadami. W większości spraw jesteśmy zgodni, co wcale nie znaczy, że nie mamy różnych zdań w sprawach mniejszych. I to jest przyczynek do tego, że umieliśmy sobie z tym poradzić. Mam nadzieję, że w przyszłości też będziemy sobie umieli poradzić. Zakład dzisiaj jest dobrze zarządzany. Nasz rejon tutaj jest też odpowiednio reprezentowany we władzach. Przypomnę, że pan prezydent Walczak jest członkiem zarządu. Ja pełnię funkcję zastępcy przewodniczącego rady. Także mamy bezpośredni wpływ na decyzje, co myślę, że jest gwarancją jakby ochrony naszych interesów w tym związku. W ogóle jestem przekonany, że związek idzie w dobrym kierunku, o czym świadczą też chociażby dzisiaj podjęte uchwały. Cały czas inwestuje się perspektywicznie. Zarząd zakładu, który obecnie zarządza tą firmą, robi to dobrze, wykorzystuje wszystkie możliwości pozyskania środków unijnych, co jest znacznym ułatwieniem w finansowaniu i nie obciąża samorządu. Coś
jesteśmy od początku istnienia związku. Chyba taką rzeczą najważniejszą jest fakt, myśmy nasz przetarg tylko ogłaszali na odbiór śmieci, natomiast zagospodarowanie od razu wskazywaliśmy instalację tutaj istniejącą. W związku z tym mamy wszystkie wskaźniki, wiemy ile tych śmieci w tonarzu tych zmieszanych trafia tutaj. Natomiast rzecz najważniejsza, śmieci segregowane, to też te dane pokazują nam, że z miesiąca na miesiąc właściwie ilość ich wzrasta, a im więcej segregowanych śmieci trafia tutaj do Cekowa, tym mamy większe upusty i taniej gospodarujemy tymi odpadami. Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina Daniel Tylak wyraźnie podkreśla, że w perspektywie 30 lat mieszkańcy Sieradza oraz wszyscy członkowie Związku Komunalnego mogą czuć się bezpiecznie, biorąc pod uwagę segregację, gromadzenie oraz wywóz odpadów. Ja jestem przekonany, że to, co nas czeka w tej perspektywie 30 najbliższych lat, to jest przewrót zupełny, który dzisiaj nam się na pewno nie śni. Zarówno Sieradz, jak i inne gminy mogą się czuć naprawdę bezpieczne, bo my dbamy o to, żeby ten majątek odtwarzać, żeby go utrzymać w pełnej sprawności technicznej i nic nie zagraża jak gdyby funkcjonowaniu bezawaryjnemu tej instalacji. Jest wiele gmin w kraju, które dzisiaj nie mają instalacji, muszą organizować sobie w porozumieniu z innymi gminami wybudowanie takich instalacji i muszą przeznaczyć na to określone środki, bo dzisiaj pozyskanie środków zewnętrznych jest coraz trudniejsze. Podczas zgromadzenia walnego poruszono również bardzo istotny temat edukacji, nie tylko pośród dzieci i młodzieży, ale również i dorosłych. W planie finansowym na rok 2014 i 2015 Orlista w Cekowie w tym aspekcie uwzględnia pewne plany i przedsięwzięcia dotyczące m.in. Sieradza. Przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przy stacji przeładunku odpadów w Sieradzu ma powstać sala edukacyjna, w której za pomocą środków audiowizualnych, wielu eksponatów i odpowiedniemu wyposażeniu będzie służyć placówkom oświatowym z terenu działania związku i nie tylko. Chcesz szybko sprzedać lub kupić samochód, zamienić mieszkanie czy kupić działkę, albo jeszcze szybciej kupić rower, aparat fotograficzny czy zamienić komputer na lepszy? Nie czekaj, przyjdź, napisz lub zadzwoń 43 650 65 00 lub e-mail kontakt@sieradzka.tv.com. Zapraszamy do współpracy. Sieradzka TV Media. Informacja. Publicystyka, reklama. Jesteśmy telewizją publicystyczno-informacyjną. Jeżeli chcesz się podzielić ciekawą informacją lub powiedzieć o problemach, które nas dotyczą, zadzwoń, napisz lub przyjdź. Prowadzimy działalność związaną z produkcją serwisu informacyjnego z miasta i regionu, produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych. Oferta reklamowa naszej stacji to przede wszystkim produkcja i emisja filmowych spotów reklamowych na kanale informacyjnym Sieradzkiej TV Media. To najlepszy sposób na dotarcie do mieszkańców Sieradza z informacją o Państwa firmie i proponowanych usługach. W naszej ofercie jest również specjalny pakiet promocyjny. Do filmowego spotu reklamowego dołączamy baner reklamowy firmy na naszej stronie internetowej. W ofercie również produkcja planszy reklamowych, w tym także dźwiękowych. W zależności od Państwa potrzeb wyprodukujemy i wyemitujemy ważne wydarzenia w funkcjonowaniu Państwa przedsiębiorstw oraz instytucji. Na przykład jubileusz istnienia firmy lub uruchomienie nowej linii technologicznej. Jako telewizja zrealizujemy w atrakcyjny sposób nagranie uroczystości ślubnych, wesel, komunii i innych imprez rodzinnych. Więcej informacji pod numerem telefonu 43 650 65 00 604 109 686 lub adres e-mail kontakt@sieradzka.tv.com. Zapraszamy do współpracy. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu zaprasza w sobotę, 5 kwietnia, w godzinach od 9 do 13 na dzień otwarty organizowany w ramach kampanii Szybki PIT.
W tym dniu będzie można złożyć roczne zeznanie podatkowe oraz uzyskać dodatkowe informacje z tym związane. Podatnicy zainteresowani tematyką innych podatków także będą mogli w tym dniu uzyskać pożądane informacje. Zachęcamy również do złożenia zeznania drogą elektroniczną. Na salach obsługi podatnika w urzędzie znajdują się stanowiska komputerowe, z których można wysłać zeznanie poprzez system e-deklaracje. Dla osób zainteresowanych tematem e-deklaracji w tym dniu o godzinie 10 odbędzie się szkolenie instruktażowe. Ponadto w dniach 28, 29 i 30 kwietnia w związku z akcją PIT urząd będzie czynny w godzinach od 7.30 do 18.00. W tych dniach do godziny 17.00 czynna będzie również kasa, więc można będzie uiścić należne podatki. Zapraszamy do skorzystania z wymienionych propozycji dokonania rozliczenia bądź uzyskania informacji. Wektra, daj głos. Przywitaj się. Osobą jak Wektra, że czasami takie różne szalone rzeczy przychodzą do głowy, czasami żyję szybko i wiele chcę osiągnąć i dzięki Wektrze na pewno przebojowo idę teraz przez życie, to na pewno. Są różne bariery i poczynając od tych mentalnych w ludziach, po te architektoniczne i tutaj Wektra jest dla mnie bardzo niezastąpiona w sile, empatii, w jej mięśniach. Dzięki Wektrze tyle sytuacji mnie spotyka co dzień różnych i czasami nawet wtedy, kiedy ktoś pokazuje mi drzwi i mówi, że z psem nie mogę tu wejść, to nie tyle o siebie, ale też i o Wektrę muszę zawalczyć, żeby móc z nią na co dzień funkcjonować. Wektra jest dla mnie sprężyną, po prostu. Na pewno cierpienie zmienia. Na pewno uczy pokory, uczy cierpliwości. Jest też inna wrażliwość do drugiego człowieka. Uczy też tego, że za chwilę nasz świat może nie być tym, jakiego chcieliśmy, jaki sobie wyobrażaliśmy, że za chwilę tak naprawdę naszego świata może w ogóle nie być. Pewno nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem, nie byłabym pewnie tym, kim jestem teraz. Czy jestem lepszym człowiekiem? Nie wiem. Nie lubię takiego określenia świat osób niepełnosprawnych i sprawnych. Dla mnie to, bo wszyscy żyjemy w jednym świecie, tak? Ale są osoby, które są sprawne i zdrowe. Nie widzą problemów tam, gdzie osoba, która ma jakąś niedyspozycję. I czasami niestety tak jest, że dzielą się czasami te światy. Dla mnie przynajmniej Wektra jest takim pomostem pomiędzy. Naprawdę pies kocha człowieka takim uczuciem bezwarunkowym. Nie patrzy na to, jacy jesteśmy, dobrzy czy źli, sprawni czy niepełnosprawni, bo łączy nas jakieś uczucie, wiele razem przeszłyśmy, przeżyłyśmy i tych dobrych rzeczy i tych złych. Wektor nie jest dla mnie tylko zwierzęciem, nie jest tylko psem,
jest dla mnie po prostu kimś ważnym i jest po prostu dla mnie przyjacielem. A uśmiecham się jak mama. A włosy to po obojgu, bo rude, ale kręcone. A tak naprawdę, czy się to komuś podoba, czy nie, to ja zawsze, ale to zawsze jestem mamę i taty. Połowa interwencji u Rzecznika Praw Dziecka to sprawy okołorozwodowe. Niezależnie jak pokierujecie waszym życiem, nie wolno wam zapominać, że dziecko ma prawo do obojga rodziców i dobrej więzi z każdym z nich. Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę ogrom tragedii, jaka wydarza się na polskich drogach z powodu pijanych kierowców, prezentujemy Państwu ku przestrodze ten spot filmowy. Tatusiu, ty piłeś? Nie jedź. Zostać z mamą. Kierowco, pamiętaj, że jadąc po pijanemu możesz zabić własne dziecko. Rozkojarzony, to możesz być w domu. Na drodze uważaj na innych i respektuj ich pierwszeństwo. Każdego roku w województwie łódzkim na pasach potrąconych jest ponad 500 osób. W zdecydowanej większości z winy kierowców. Przypominam, że nasze materiały mogą Państwo oglądać także na stronie internetowej www.sieradzkatvmedia.com. Zachęcam także do odwiedzania naszego profilu na Facebooku. Na dziś to wszystko, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny serwis w środę o godzinie 18. Istniejemy na rynku lokalnym ponad 20 lat. Zajmujemy się sprzedażą wykładzin dywanowych i PCV, chodników i dywanów oraz dodatków typu listwy, kleje, maty, wycieraczki. Posiadamy bogatą ofertę wykładzin dopasowaną do oczekiwań każdego klienta. Prowadzimy profesjonalny montaż wykładzin obiektowych do pomieszczeń użyteczności publicznej. Wykładziny to dobry sposób na uzyskanie estetycznej, praktycznej i nowoczesnej podłogi. Zapraszamy wszystkich do naszego sklepu znajdującego się na Starym Rynku przy ulicy Warszawskiej 1.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Wartmilk z Sieradza pragnie poinformować swoich klientów, że od dnia 1 kwietnia, wzorem lat ubiegłych, otwiera punkt sprzedaży na rynku w Sieradzu. Spółdzielnia już od wielu lat oferuje nam swoje produkty mleczne pod markami Mu, Paczka od Krowy, Me i Twisty. Charakteryzuje je wysoka jakość, bezpieczeństwo zdrowotne, a także ciekawa szata graficzna opakowań. Wyroby spółdzielni posiadają certyfikaty najwyższej jakości i otrzymują wiele nagród i wyróżnień na targach branżowych organizowanych na terenie całego kraju. Dużą rolę w sukcesach spółdzielni odgrywa fakt, że cały czas inwestuje ona w nowe rozwiązania i rozszerza swoją ofertę o nowe produkty, które zaliczają się do grona najlepszych na rynku. Ostatnio spółdzielnia wprowadziła do sprzedaży serki homogenizowane Mu oraz osełkę sieradzką, które to szybko zyskały wielu zwolenników dobrego smaku. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Wartmilk w Sieradzu to prężnie działający zakład. Znane wszystkim mleko Mu, śmietana, maślanka, kefir czy masło z Sieradza cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem klientów, za co spółdzielnia pragnie im serdecznie podziękować. Już od 1 kwietnia zachęcamy do zakupów w firmowym punkcie sprzedaży spółdzielni Wartmilk na rynku w Sieradzu. Tam zawsze otrzymasz świeże i smaczne produkty w dobrej cenie. Spółdzielnia zaprasza i życzy smacznego. Okna Konieczny, firma z wieloletnią tradycją, najlepsza jakość, ciepło i elegancja. W naszej ofercie drzwi i okna energooszczędne, markizy, moskitiery, żaluzje, rolety i bramy garażowe. Przyjdź do nas, Sieradz, Aleja Pokoju 7A/1. Telefon 43 822 1759 lub 533 980 490. Adres strony internetowej www.oknakonieczny.pl. Zapraszamy. Uniejowska woda lecznicza o temperaturze 68 stopni Celsjusza wydobywana jest z głębokości ponad 2000 metrów. Stężenie składników mineralnych takich jak siarka, fluor, jod i kwas metakrzemowy jest w niej większe niż w wodzie morskiej. Kąpiele w uniejowskich wodach termalnych pomagają wracać do zdrowia, zregenerować organizm i odzyskać siły witalne, a także poprawić samopoczucie. Często Państwo odwiedzają Uniejów? Jesteśmy tutaj pierwszy raz. O, i jak się podoba? No fajna sprawa, że można sobie na dwór wyjść do tej ciepłej wody. Coś ciekawego. Tutaj bardzo mi się podoba, jest ciekawie, jest wiele zabaw. No, dużo wody, jest ciepło, dużo ludzi. Dzisiaj można nawet czasem, jak się wpadnie do Uniejowa, można poznać znanych ludzi. Jest fajny klimat tutaj, lubię tu przyjeżdżać, tak odprężam się po ciężkim dniu pracy. I dzisiaj córeczkę zabrałem też, taki prezencik dla mojej miłości małej. Kąpiele solankowe są wskazane w sanatoriach, jak jeździmy też mamy takie zabiegi. Przepisywane. Chyba pomaga na takie starcze już dolegliwości ruchowe. Na kręgosłup i w ogóle tak na stawie, na wszystko jest pomocne to. Także bardzo przyjemnie jest tutaj. W tym wieku to już są schorowane stawy, ale bardzo dobrze, bo to rozluźnia i człowiek super się czuje. No. Powiem pani tak, 10 lat młodziej. Do Uniejowa, proszę Państwa, przyciągnęły mnie wody termalne, bo bardzo dobrze działają na mój organizm, także chętnie korzystam. Jak tylko mam okazję, to przyjeżdżamy tutaj, żeby po prostu sobie popływać. Ze względu na moje bolące stawy przyjeżdżam, reumatyczne jakieś tam problemy, także korzystam jak tylko mogę. Jak dzieci są przeziębione, to przyjeżdżamy tutaj, jak mają lekkie infekcje i wtedy naprawdę pomaga. Naprawdę bardzo dobrze te wody słone, solanki, to wpływają bardzo dobrze. Na co wpływają najlepiej? Samopoczucie, całkiem inne. Odrobinę, prawda, można zgubić kalorii. Można wypocząć i wspaniale, zrelaksować się, czego odpoczywa. Nie tylko łodzianie, sieradzanie, ale tutaj słyszałem, że w ferie przyjeżdżają z dalszych województw, bo tutaj ościennych, poznańskich, kujawsko-pomorskie, prawda, i warszawiacy też podobnie czasami. I co ciekawe, tutaj pierwszy zespół sanatoryjny w województwie łódzkim powstał niedawno. My mamy prawie 300 kilometrów tutaj i zawsze w tym okresie, powiedzmy walentynek, staramy się tu przyjechać. No naprawdę, wrażenie jest duże, nie myśleliśmy ze zdjęć, to tam wiadomo, nigdy tego nie odda, tego co w rzeczywistości, a jest naprawdę, no nie myśleliśmy, że to jest taki duży komplet. No było na zdjęciach no, tej wody troszkę, ale podoba Ci się Oliwka? Podoba Ci się, tak?
Jeszcze iść na dwór. Chcesz iść na dwór, tak? Teraz? Sauny są fajne, o, mogę polecić bardzo. Wszystko chyba fajne jest. Mi się wydaje, że ten klimat tutaj, takie coś, że tu powstało, to jest bardzo, bardzo mądra rzecz i wiele ludzi z tego korzysta i cieszy się z tego i jak widać też całe rodziny przyjeżdżają. Proszę powiedzieć, co Państwa przyciągnęło na termę do Uniejowa? Dzisiejszy dzionek walentynkowy. Żona dostała prezenci. Tak, mąż jest bardzo miły, dał mi dzisiaj bileciki na wspaniałą, ciepłą kąpiel. Jak się Pani podobało? Bardzo mi się podobało, bo przyjeżdżamy tu często. Lubimy tu wracać. A jak się Państwo czują po kąpielach w tych termalnych wodach? Bardzo dobrze. Ja się potrzebuję troszkę takiej rehabilitacji, ponieważ jestem po zabiegu i super mi te kąpiele pomagają. A ja szybko do baru, bo jestem głodny. Zapraszam wszystkich tutaj do Uniejowa na termy. Fajna sprawa, zachęcam. Zapraszam wszystkich serdecznie do Uniejowa, bo naprawdę warto przyjechać, warto tutaj pobyć, warto się zamoczyć. Też jest fajnie na powietrzu, że zapraszam wszystkich serdecznie, z całego serca, całą Polskę do Uniejowa. Wszyscy się na pewno zmieszczą. Polecam. Na pewno to jedyne w centralnej Polsce takie miejsce. Zapraszam Państwa. Ja bardzo zachęcam mieszkańców całej Polski, bo tutaj w centrum to takiego nie ma drugiego miejsca. Najbliższe no to gdzieś w górach gdzieś tam jest ewentualnie. To proszę bardzo, jak... Zresztą teraz jest lepszy dojazd już, coraz lepszy dojazd się robi. No bardzo zachęcam, jest super atmosfera, jest bardzo fajnie, miło spędzić czas, właśnie z małymi dziećmi też można przyjeżdżać, całymi rodzinami. Następnym razem też planujemy właśnie wnuków zabrać ze sobą. Oczywiście jest tu pięknie, chyba jeden z najpiękniejszych w Polsce gorących źródeł. Oczywiście warto tutaj przyjechać, jest naprawdę wspaniale, cieplutko, milutko, obsługa jest bardzo dobra, w restauracji podają bardzo dobre napoje, orzeźwiające i wzmacniające, w związku z tym zapraszamy również na obiady. Do mnie właśnie przyjechała koleżanka z gór i jesteśmy tutaj i no pokazała mi jeszcze Uniejów sam w sobie, jaki jest piękny i myślę, że to było warto. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia Uniejowa i term, basenów termalnych, w których mamy 6 basenów z wodą solankową, uzdrowiskową, o bardzo dużych walorach leczniczych. Pomaga m.in. w schorzeniach reumatycznych, ortopedyczno-urazowych, nerwobólach, bólach gardła, a także służy jako wspaniały specyfik do inhalacji. Woda nasza posiada bardzo dużo składników mineralnych, przede wszystkim fluor, sód, jod, wapń, magnez. Są to naprawdę bardzo ważne składniki, jeżeli chodzi o właściwości zdrowotne dla człowieka. No przede wszystkim, z czego jesteśmy bardzo dumni, zawiera kwas metakrzemowy. Jest to bardzo dobry afrodyzjak, który pomaga wszystkim. Jest to bardzo zarumienia skórę. Kobiety są bardzo zadowolone z korzystania z naszych basenów. Ma bardzo dużo składników mineralnych. Jest to jedna z najbardziej zmineralizowanych wód w Polsce. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza.